Znajdujemy się przed punktem szczepień w Grójcu, który działa od 28 grudnia do teraz i w dalszym ciągu. Zaszczepiliśmy około 30 tysięcy osób, to jest taki dwa razy miasto Grójec. Przeciętnie szczepimy około 400 osób. Zdarzało się, że w miesiącu maju były dni, gdzie szczepiliśmy ponad 1200 osób. Szczepienia odbywały się w dwóch punktach. Drugi punkt przy pomocy Wojska Polskiego zorganizowaliśmy tak zwany polowy. Bardzo serdecznie im dziękujemy za pomoc i wsparcie. Najchętniej szczepili się pacjenci w wieku 80+, 70+. Najliczniejsza grupa to zdecydowanie 60 i 50+. Młodzież szczepi się rzadziej.